Witam, witam. Z tej strony Krystian. Chciałbym was dzisiaj zaprosić na taki króciutki odcinek, gdzie chciałbym sobie po prostu z wami chwilę porozmawiać. Bo jak wiecie, miało być dużo więcej rzeczy na tym kanale niż planowałem. Miało być dużo więcej serii, miało być więcej nagrywane, miało być więcej streamów. Ale niestety nie podeszło się jak zwykle po mojej myśli. No zresztą to jest akurat taki typikal, że nigdy nie chcę nic się potoczyć po mojej myśli z tego powodu, że wkraczając w dorosłe życie dużo rzeczy musi się na przestrzeni czasu zmienić. Co jest dosyć wkurwiające, nie ukrywam, ale ja nic na to nie mogę zaradzić. Od miesiąca nie pojawiały się ani żadne streamy, ani żadne odcinki na tym takim, można powiedzieć, nowym kanale. W sumie Residenta też nie dokończyliśmy, którego trzeba dokończyć. Jest mi z tego powodu trochę przykro, aczkolwiek z drugiej strony miałem też czas, żeby po prostu pomyśleć, czy po prostu dalej warto to ciągnąć i czy w ogóle mi to jeszcze sprawia jakąkolwiek frajdę, aby dalej cokolwiek nagrywać, czy że się w tym nie wypaliłem, czy odnajdę się w tym, co chcę dla was zrobić. I w sumie wydaje mi się, że nadal jest warto próbować w sumie w przeciągu ostatnich 4 dni. Dzisiaj nagrywam to 3.20 w piątek. Do tej pory było około, w 5 dni było około 10 streamów. Będą również pojawiały się niedługo na kanale, przypuszczam, że już ten weekend, Funny Moments, które będzie dla mnie robił Dawid. Z gierki, która ostatnio wam się na streamach spodobała, czyli Uno, która jeśli jest doborowe towarzystwo, potrafi być jak i toksyczna, jak i bardzo pozytywna, co zresztą wam się spodobało, no bo akurat grono, w którym przebywam, potrafi być albo bardzo toksyczne, albo bardzo zabawne, no, ale w sumie no dzięki chłopakom te live'y są o wiele lepsze, bo w sumie gdybym sam miał grać w Uno z jakimiś randomami, to byłoby kompletnie kurwa useless. No ale chłopaki jednak budują tą atmosferę, za co mogę im tylko podziękować, no bo my jako czwórka budujemy tą atmosferę, żeby na streamach było śmieszniej i żebyście mieli co oglądać. Ale mniejsza z tym. Od nowa też zaczęliśmy Wiedźmina przechodzić, także jak ktoś jest zainteresowany, możecie wpaść na streama z Wieśka, ponieważ są praktycznie 2 dziennie. Ale jak to będzie wyglądać? Jak wiecie lub nie, jeśli oglądacie streamy lub nie, aktualnie miałem teraz tydzień wolnego z tego powodu, że moja firma była zamknięta. Były jakieś tam maintenance issues, coś takiego, i musieli po prostu zamknąć firmę na około tydzień. Czyli miałem wolne od weekendu do weekendu i w poniedziałek po południu wracam do pracy. Nie pracuję już na nockach, pracuję dalej w tej samej firmie, aczkolwiek przenieśli mnie na zmianę na popołudnie, po prostu na popołudniówkę, gdzie pracuję od godziny 15 do 23, czyli żeby nagrać odcinek albo żeby zrobić streama, no to w sumie przez cały tydzień ani w pizda, ani w oko. Albo nagrywasz dużo weekend i wstawiasz przez cały tydzień odcinki na premierach, albo robisz streamy w nocy, gdzie wychodzicie do szkoły. Co jest też kurwa kompletnym bezsensem. Dlatego przez ostatni miesiąc w sumie nic nie pojawiało się na kanale. I myślałem, czy nadal jest jakikolwiek sens dalej to wszystko w jakimś aspekcie utrzymywać. Czy warto, że w ogóle w sumie wracać, czy jest do czego wracać. Mam parę serii ciekawych, które chciałbym również zrealizować, oprócz tego, że teraz w kurwę dużo streamuję, bo mogę. Mam na to teraz czas, także staram się dla was jak najwięcej streamować, abyście sobie o mnie chociaż trochę przypomnieli. Ale chciałbym... Dużo osób jeszcze wchodzi tutaj na ten kanał i pyta się o to skurwiałe Margonem. Mogę wam pójść na rękę co do tego Margonem? Jak wiecie, był wcześniej pomysł, żeby nagrywać podcasty z Bart Hezem. Jak wiecie, Bart Hez ma swoje życie, on też pracuje i też jest mu ciężko znaleźć czas dla mnie, kiedy
ja idę do pracy, to on może wracać z pracy. Kiedy ja akurat nie jestem w pracy, to on jest w pracy. A żebyśmy się na weekendzie złapali, gdzie on też ma pewnie swoje sprawy i swoje życie, to też po prostu jest nam się ciężko złapać. A ja w sumie też kurwa nie chcę komuś przeszkadzać, żeby nagrać odcinek. Ale jeśli już bardzo chcecie tego Garkonem na kanale, mogę wam pójść na rękę i robić osobiste albo z kimś, z zaproszonym gościem podcasty na tematy, które dzieją się aktualnie na tej dynamicznej grze. Oczywiście nie będzie w tym żadnego gameplayu, nie będę szukał herosów, nie będę bił tytanów, nie będę kurwa, nie wiem, szukał, nie wiem, zajączka wielkanocnego, pomimo tego, że zaraz są kurwa wakacje. Nie będę robił żadnej loterii, nie będę, nie wiem, expił, nie będę wbijał kurwa kolejne 300. Nie wiem kurwa co jeszcze, obojętnie co, no nie będę nic związanego robił kurwa z Gargonem, tylko będę wyrażał swoją opinię na temat naszej pięknej gry MMORPG, w której można grać aż pięcioma profesjami i tropicielem. Także takie coś mogę dla was zrobić. Jeśli chcecie takie coś, oczywiście napiszcie w komentarzach. I w sumie to wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeśli coś mi się przypomni, to powiem wam na streamie w któryś dzień. Jutro, jeśli chodzi o streamy, czyli w sumie dzisiaj, bo dzisiaj jest piątek, a wstawię to pewnie jakoś rano, to powiem wam tak. W godzinach popołudniowych, wieczornych przypuszczam, że będzie Wiedźmin. Później w godzinach późno-wieczornych będzie Toksyczne Uno. I przypuszczam, że na noc pojawi się nasz białowłosy bohater, czyli Wiedźmin. Także mam nadzieję, że taka koncepcja wam się podoba. Jak oczywiście wrócę do pracy, co będzie już w przyszłym tygodniu, to zobaczymy, jak dalej będziemy ogarniać to wszystko, co dalej będziemy robić, ale przypuszczam, że chciałbym nagrywać dla was w tygodniu do max dwóch, trzech odcinków. A w weekendy jakieś streamy, ewentualnie będę nagrywał odcinki na zapas, ewentualnie będę streamował i nagrywał naraz. Pomyślimy, jak to będzie. No ale jeśli teraz chcę po części wrócić przez ten tydzień, no to chcę po prostu to utrzymać już cały czas. Także potrzebne linki macie w opisie. To jest chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że wysłuchaliście mnie do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, serdecznie zachęcam do subskrypcji. Jeśli masz ochotę, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem i zostaw komentarz, jeśli jeszcze żyjesz na tym kanale. Tak jak ja. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Eluwa.